Często w Ewangelii Pan Jezus nie daje gotowych rozwiązań. Chociaż może byśmy oczekiwali, żeby tak było i w naszym życiu. Tak najlepiej, żeby rzekł słowo i żeby sprawa była załatwiona. Albo dał gotową odpowiedź na nasze czasami niekiedy skomplikowane pytania, zwłaszcza w sferze wiary, życia duchowego. Tutaj mamy mnóstwo nieraz wątpliwości, z którymi trudno do kogokolwiek pójść. Ba, i nawet sam Pan Jezus nie daje czasami prostych rozwiązań. Najczęściej Pan Jezus na trudne pytania odpowiadał poprzez przypowieści. Czyli nie wprost, ale używając jakiejś metafory, jakiegoś obrazu, jakiejś analogii, nie chciał dawać tak zwanej kawy na ławę, a raczej chciał pobudzać do myślenia, do refleksji. Dlatego, że metanoia, czyli nawrócenie, greckie słowo metanoia, dosłownie oznacza zmiana myślenia. I Pan Jezus lubi nas intrygować właśnie przypowieściami. I również dzisiaj na pytanie faryzeuszów i uczonych w piśmie, czy raczej na pewną wątpliwość, Pan Jezus też udziela nie gotowej odpowiedzi, ale przypowieści. A przypowieść jest o tym, że młodego wina nie wlewa się do starych bukłaków. Że młode wino trzeba wlewać do młodych bukłaków. Pierwsze pytanie, z jakim bukłakiem przyszedłeś tutaj? Ja to pytanie kieruję do siebie, bo ja mam taki bukłaczek, parę kartek w takich wolnych chwilach, bo tych chwil niewiele miałem ostatnio, ale udało mi się w tych wolnych minutach parę kartek na dzisiaj coś tam próbowałem, siliłem się, żeby coś wydumać na to dzisiejsze kazanie. No ale Pan Jezus mówi, że to są stare bukłaki, bo te kartki już mają prawie dzień. Natomiast wino jest ciągle nowe, bo Duch Święty działa ciągle. To nie znaczy, że się nie trzeba przygotowywać. Właśnie się trzeba przygotowywać. Ale trzeba być otwartym na nowe wino, na to, co jest ciągle świeże, czyli na Ducha Świętego. Więc ja w myśl tej Ewangelii dzisiejszej no muszę schować te stare bukłaki i liczyć na to, że Duch Święty przyjdzie z nowym winem i wypełni ten bukłaczek mojego serca i umysłu. Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Żarłoki i pijaki. Czasami to tak właśnie wartościujemy. My to tyle się staramy. 4 godziny w kościele. Ludzie, kto to widział? W dzień powszedni, po całym tygodniu charówy. 4 godziny, o której niektórzy wy w nocy do domu wrócicie. A tam takie żarłoki i pijoki w piątek na dyskotece jeszcze. Gdzieś tam świetnie się bawią i wszystko mają gdzieś. I myślę, że podobne myślenie było właśnie u tych faryzeuszów i u uczonych w piśmie. Że oni nie mogli znieść, że komuś jest dobrze. Często to jest nasz osobisty problem, że my często nie umiemy znieść, że komuś jest dobrze. Sąsiad zajeżdża nowym samochodem pod garaż, a reakcja często drugiego sąsiada jest taka: nowym samochodem przyjechał. Żarłok i pijak. A ja tu chodzę do kościoła niedzielę w niedzielę i ledwie starym polonezem jeżdżę. To może też nie do końca taka analogia do dzisiejszej Ewangelii, ale właśnie jest pewien problem. Jest pewien problem. Bo ci poszczą i modły odprawiają, a ci chodzą z Jezusem, jedzą i piją.
I ten problem jest dość głębokim problemem. Dlatego, że faryzeusze, oni żyli pod ciężarem prawa. Ich życie w zasadzie to było życiem, które ciągle nawiązywało do przeszłości. Mojżesz powiedział, w prawie Mojżesza napisano, oczywiście 613 swoich jeszcze tam przepisów prawa sobie dorobili, które skrupulatnie przestrzegali. Jota w jotę, toczka w toczkę. Już byli tak tym wszystkim zmęczeni niektórzy, że mieli dość. Tego się nie dało udźwignąć. I oni ciągle żyli tym, co je, tym, co było. Ciągle to stare prawo, Mojżesz, stare prawo, które trzeba wypełnić, bo jeżeli nie wypełnisz, to Bóg się będzie gniewał. I to serce zostało tak obciążone tym starym prawem, w naszym przypadku tym, że ja muszę chodzić do kościoła w niedzielę. Kolega z żoną jadą na ryby, ja muszę chodzić do kościoła, no bo nie wypala, no bo sąsiad chodzi, katolicki, wierzący, pobożny. Co sobie ten sąsiad o mnie pomyśli? No to ja też muszę pójść. No wypada się modlić, no bo wszyscy mówią, że trzeba się modlić rano i wieczorem. Katolik powinien się modlić, więc ja też muszę się modlić, bo tak mówią, że trzeba się modlić, bo tak nas wychowali. Muszę Wielką Sobotę pognać z koszykiem, żeby poświęcić, no bo wszyscy święcą, więc ja też muszę poświęcić, no bo taki jest zwyczaj, takie jest prawo. I często to, co muszę, powoduje, że brakuje nam radości serca. I wtedy człowiek się wnerwia, jak widzi, że ci świetnie się bawią. Chodzą z Jezusem, śmieją się od ucha do ucha, jest im wesoło, piją wino, jedzą pokładne chleby. Natomiast uczniowie Jana to byli ci, którzy żyli znowu z zapowiedziami przyszłości. Oni myśleli o tym, co będzie, że przyjdzie Mesjasz. Zresztą Jan, prorok, który mówił ostre słowa, zapowiadał Mesjasza. Więc oni patrzyli do przodu, daleko, daleko do przodu. Więc odprawiali modły, pościli i modlili się. Natomiast gubili to, co jest. Gubili teraźniejszość. Matka Teresa z Kalkuty kiedyś powiedziała: przeszłość zostaw miłosierdziu Bożemu, bo i tak już nic nie zmienisz. Przyszłość zostaw Bożej opatrzności, bo i tak na nic nie masz wpływu. Najważniejsze jest to, co jest, tu i teraz. A w czym my teraz uczestniczymy? A czym to jest jak niewesele? Co to jest jak niewesele? Czym jest Eucharystia jak nie ucztą królewską dziedziców Bożego Królestwa, którymi są wszyscy chrześcijanie? A kim jest Jezus Chrystus jak nie Panem Młodym, który zaprasza nas na swoją ucztę, gdzie daje nam to, co ma najpiękniejsze i najcenniejsze? Więc jak tu się nie cieszyć? Jak tu się nie radować? Więc kochani, gdzie się podziała nasza radość? Miesiąc temu przypomnę, że tutaj gościliśmy ojca Alejandro z Mekrzyku i on w tym swoim świadectwie powiedział, że my się za mało uśmiechamy. Ja potem miałem okazję jeździć z nim trochę po Polsce i w Medjugorje żeśmy razem byli i dużo żeśmy ze sobą rozmawiali. I pytam się, co ty sądzisz o nas Polakach, tak patrząc po kilku dniach? On mówi, no właśnie to, co tutaj powiedział. Że wy macie wiarę, ale brakuje wam nadziei. Dlatego się mało uśmiechacie, bo brakuje wam nadziei. Skoro Jezus Chrystus jest z nami, jest gospodarzem wesela i my uczestniczymy w uczcie królewskiej, dlaczego my nie potrafimy się radować? Dlatego Pan Jezus nam dzisiaj mówi, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Dzisiaj jeden z uczniów z klasy czwartej mi mówi, proszę księdza, czy ksiądz wie, że w 2012 będzie koniec świata? Ja mówię, coś takiego. A gdzieś ty to wyczytał? Bo ja już trochę książek przeczytałem w życiu i nigdzie tego nie wyczytałem. Skąd ty to wiesz?
A tak. I my wierzymy w różne takie rzeczy i drżymy, prawda? Myślimy, co będzie w 2012, 20, 50. Ten świat będzie czy nie będzie. Trzeba drżyć, pościć i modły do Boga wznosić. Oczywiście to też trzeba, ale nie jako niewolnik, nie jako człowiek lęku. Jeżeli mam baranka przy sobie, jeżeli mam oblubieńca, ja nie mogę pościć. Pozostaje tylko radość. Czasami zadaję pytanie, zwłaszcza gdy ktoś przychodzi po dłuższym okresie do spowiedzi i przychodzi w dzień powszedni, tak, ni z gruchy, ni z pietruchy, tak sobie myślę, coś mi tutaj podejrzane jest, że nie był, powiedzmy, tam pół roku czy ileś, a tu nagle przychodzi we wtorek czy w środę i pytam czasami, a co cię skłoniło do tego, żeby dzisiaj przyjść do spowiedzi? A wie ksiądz, bo jutro będę chrzestnym tam dziecka swojego brata. Ja mówię, no stary, no to jakaś pomyłka. Bo tu się przychodzimy nawracać. Tu przychodzimy po miłosierdzie Boże. A nie po to, żeby otrzymać podpis na jakimś tam zaświadczeniu, że byłeś u spowiedzi, bo ty będziesz jutro chrzestnym. Stary bukłak. Taki zasuszony w dymie, jak to mówi jeden z psalmów. Jestem jak stary bukłak zasuszony w dymie. Taki odymiony zwyczajem, prawem, legalizmem, rutyną. Taki obmierzły i zapleśniały stary bukłak. I tam nie ma życia. A czasami ktoś mówi, o, wie ksiądz, przyszedł po 5 latach do spowiedzi i mówi, wie ksiądz, no przyszedłem, bo to tato umarł, czy mama umarła, no i to wypada się wyspowiadać. No to widzisz, trzeba było śmierci taty, czy mamy, żebyś ty do spowiedzi przyszedł. A gdyby tato żył jeszcze 100 lat, to jeszcze pewnie ze 100 lat byś nie przyszedł do spowiedzi. Dlatego, że człowiek zapleśniał w rutynie. Nie ma radości życia. Dlatego, że spowiedź to jest ciężkie jarzmo niewoli i lekcja upokorzenia, którą trzeba znieść, zęby zagryźć, prawda? Jakoś tam powiedzieć, żeby powiedzieć, a nie powiedzieć, żeby usłyszał, a nie usłyszał, a najlepiej jakby był głuchy na to ucho, na które spowiada. Nie ma radości z tego sakramentu. Podczas gdy to jest sakrament, w którym to, o czym dzisiaj właśnie była mowa na nabożeństwie, miłosierny ojciec czeka z utęsknieniem na to swoje dziecko, żeby powiedzieć, już nawet nie słuchał tych jego wywodów, co on tam sobie przygotował, jaki on to jest bidny, pokrzywdzony już tak i on już nigdy nie będzie, on tylko sługą by tam chciał być. Już nie chce nic, już nie chce tego majątku, tylko sługą gdzieś tam w szarym kącie, prawda, z tymi sługami. Ojciec mówi, chłopie, ta ty się opamiętaj, ta jesteś dziedzicem królestwa, ta ty się opamiętaj. I mówi sługom, przynosić tutaj szybko szaty, pierśnie, sandały na nogi, bo to syn mój zaginął i wrócił, jest święto, radujmy się. Jakże oni mają pościć? Ale Pan Jezus mówi jeszcze coś innego, jakby takie dopowiedzenie, że przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Syna Człowieczego. I wtedy będą pościć. Przyjdzie czas ciemności Wielkiego Piątku, kiedy nie będzie, kiedy uczniowie już nie będą mieli przy sobie Jezusa. Przyjdzie czas dramatu, bólu, cierpienia, rozłąki z Panem, rozłąki z oblubieńcem. I wtedy będą pościć. Bo to jest największa tragedia, kiedy człowiek traci Boga. To jest największy dramat, jaki człowieka w życiu może spotkać, to utrata oblubieńca. Dlatego, że mąż bez żony nic nie znaczy, ani żona bez męża. No co znaczy, co to za mąż bez żony, albo żona bez męża? Więc skoro my, Kościół, jesteśmy oblubienicą Jezusa, to jaką bylibyśmy oblubienicą bez oblubieńca? Zobaczmy, jaki piękny jest Kościół. Kościół jest, można powiedzieć, też przedsmakiem nieba. To jest mistyczne ciało Chrystusa, w którym On jest głową i oblubieńcem, w którym zaprasza nas na ucztę królewską, nie byle jaką, nie z jakimiś tam ochłapami czy sztucznym prowiantem. Ciało i krew daje nam swoją. Więc jak tu się nie cieszyć?
Ale ja bym poszedł jeszcze dalej w tym rozważaniu. Pan Jezus mówi, że przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca i wtedy będą pościć. A mnie się wydaje, i to jest bardzo smutne, to jest największa tragedia. W naszym narodzie się dokonuje dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Ta tragedia, na którą patrzymy oczami. Idę do szkoły, idę do kościoła, patrzę na tą tragedię, która polega na tym, że nie tylko, że nam zabrali oblubieńca, ale my własnowolnie się go wyrzekamy. Już nam go nikt nie zabiera. My się sami go wyrzekamy. My go nie chcemy. Panie Jezu, idź sobie dalej. My Cię nie chcemy, bo my jesteśmy nowocześni. A Ty ze swoim krzyżem nie za bardzo pasujesz w te nowoczesne, supermodne pokoje klimatyzowane z jakimiś ekstra tapetami, z obrazami okutymi w drogocenne ramy. Ty tam nie pasujesz swoim krzyżem. Idź sobie dalej, my Cię nie chcemy. Po co nam krzyż w banku, w urzędzie, na poczcie, w szkole? Po co nam krzyż? My Cię nie chcemy. My jesteśmy wyzwoleni, wreszcie mamy wolność. 12 gwiazdek na czole nam przybili i mamy wolność. Możemy sobie robić, co nam się podoba. My sobie możemy od dzisiaj ustanawiać, kiedy pościć, kiedy nie pościć, kiedy się bawić, kiedy świętować, a najlepiej, gdybyśmy mogli całe życie tylko świętować. To jest dramat. To jest największa tragedia. Kochani, dzisiaj Bóg pyta, jakim ja jestem bukłakiem, czy takim przypleśniałym, starym, obmierzłym, przygrzybiałym, który jest jak wysuszony w dymie, do którego już nic nie można wlać, oprócz ewentualnie błota z Woodstocku. Czy chcę być właśnie tym naczyniem świeżym, czystym, nowym, pięknym, w którym w każdym momencie Bóg będzie mógł wlać wino swojej łaski? Wino to Duch Święty. I kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi zawsze z nowym życiem. Dlatego wyrzućcie stare bukłaki. Tak jak te kartki, no trzeba było je wyrzucić. Może właśnie trzeba było je wyrzucić, żeby się otworzyć na nowe wino łaski Ducha Świętego, będąc tylko nieużytecznym, słabym, kruchym narzędziem. Może trzeba wyrzucić te różne zabezpieczenia, których tak się kurczowo trzymamy, bo nam się wydaje, że jak tego nie będzie, to się świat zawali. Nie zawali się. Jak dziecku nie kupisz komputera, laptopa na komunię pierwszą, nie zawali się świat. Jak mu kłada nie kupisz na komunię czy na imieniny, nie zawali się świat. Może potupie troszeczkę nogami ewentualnie, ale świat się nie zawali. Jak mu ograniczysz dostęp do internetu, nie zawali się świat. Głupszy nie będzie na pewno, to ja ci gwarantuję. Może trzeba te stare, nowoczesne bukłaczki gdzieś wyrzucić, bożki ze szklanym ekranem, takie czy śmakie, żeby się otworzyć na wino Ducha, na wino Ducha Świętego, na nowe życie. Ja podziwiam tutaj was obecnych, słuchających przez radio i gratuluję, że macie pragnienie, że macie pragnienie. Bo ten, kto pragnie, on zostanie napojony. Bo Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pragniecie, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni, a ja was pokrzepię. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Jak patrzę na te dzieci małe, które tutaj jeszcze przed chwilą były, tak sobie myślę, Boże drogi, żeby tylko one jakieś traumy potem na starsze lata nie miały, jak pomyślą, że 4-5 godzin siedziały w kościele wieczorem,
Oczywiście żartuję, ale to jest też jakaś troska tych rodziców. Oni szukają, przychodzą, przynoszą te maleństwa tutaj na noc. Bo wiedzą, że tu nic nie ma do stracenia. Tu można tylko zyskać, tu można tylko wygrać. Tu nic nie można przegrać ani stracić. Pod warunkiem, że wyrzucę stary bukłak i przyjmę nowe wino do oczyszczonego serca. Tam po kątach są oczyszczalnie serc, gdzie można wymieniać, to jest taki właśnie serwis, gdzie można wymieniać stare bukłaki na nowe. I to za darmo. Dzisiaj świat nie wierzy w to, że można dostać coś za darmo. Może dlatego nie chce świat korzystać z miłosierdzia Bożego, które jest za darmo. Gdybyśmy powiedzieli, że za 10 tysięcy dolarów jest miłosierdzie Boże, może by więcej korzystało, no bo to trzeba, to musi coś kosztować. To musi być dobre, bo takie drogie. I tak nam sprzedają takie różne badziewia za bardzo duże pieniądze. A nam się wydaje, że jeżeli droższe, to musi być dobre. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego. To nie jest taka prosta sprawa. Jak już obrośniemy starością, starym myśleniem, naszymi przyzwyczajeniami i będziemy ciągle mówić, a za naszych czasów to było, 20 lat temu to była, a 50 lat temu to była młodzież, a teraz to tylko po prostu wziąć, wyspowiadać i zastrzelić. Jak ktoś się napił starego wina, to powie, że młode to już nic, już do niczego, już nie smakuje. Nie rozumie młodego. Dlatego Duch Święty wietrzy nasze umysły, On musi wchodzić w nasze serca, On chce wchodzić w nasze serca, żeby ciągle filtrować nas od wewnątrz, żebyśmy byli otwarci, nawet i na te formy modlitwy, które tutaj są pewnie dla niektórych zupełnie nowe, a dla niektórych może kosmiczne. Jakaś modlitwa w języku, jakieś bleble, blekere, szekere, metesze, coś tam sobie gadają po hebrajsku, aramejsku. Mnie się ludzie pytają, to ksiądz po hebrajsku mówił? Nie, no to jest właśnie, jeżeli się człowiek otworzy ten bukłaczek na nowe wino, to Duch Święty się już wtedy jakoś wysławia, tak jak chce. Trzeba ryzyka trochę. To, co nowe, zawsze wymaga ryzyka. Wasz przyjazd tutaj też wymaga ryzyka. Włączenie radia na 4 godziny wieczorem, zwłaszcza jak są domownicy w domu, też wymaga ryzyka. Ale to jest właśnie to otwarcie się, ciągłe otwieranie się na nowe. Tylko człowiek żyje wtedy, kiedy żyje z Jezusem, który jest gospodarzem i Panem wesela i chce, żeby nasze życie było weselem. Dlatego, że w domu Ojca naszego jest chleba potąd, pod dostatkiem, a my często z głodu żyjemy. Pościmy, modlimy się i z głodu umieramy. Podczas gdy Pan Jezus mówi, jedz i pij. Za chwilę tutaj usłyszysz, nie usłyszysz pość. Chociaż tutaj oczywiście nie podważam absolutnie wartości postu. Tutaj trzeba było katechezę zrobić na temat postu i teologii postu. Ale Pan Jezus tutaj mówi, jedz i pij, bo jesteś na uczcie, jesteś na weselu. Ja tutaj rządzę, ja jestem tutaj gospodarzem. Jedz i pij i raduj się, bo masz oblubieńca. Obyśmy dzisiaj na tej uczcie poczuli nowy smak tego eucharystycznego chleba i wina. Niech Bóg w swoim, Jezus w swoim ciele i swojej krwi przemienia nasze stare bukłaki i daje nam nowe serca i wlewa w nie swoje wino łaski Ducha Świętego.